Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj, jak widzicie już pewnie po tytule, zrobimy sobie makijaż kosmetykami z Primarka i będzie to taki trochę test. Powiem wam, że nie mam tutaj wszystkich jakby kosmetyków, które potrzebuję do wykonania pełnego makijażu twarzy, dlatego że niektórych nie mogłam dostać w Primarku, więc przetestujemy to, co przygotowałam i w takim razie przechodzimy prosto do podkładu, dlatego że bazę nałożę sobie szybko zaraz inną, ale mam tutaj podkład PS My Perfect Color, bo ta marka primarkowa makijażu właśnie nazywa się PS. Powiedziałam, że przejdziemy po prostu do podkładu, ale najpierw szybko nałożę sobie jakąś bazę na twarz. I będzie to baza marki NYX Angel Veil. I jeśli chodzi o podkład, to kupowałam go już tydzień temu i później w ciągu tygodnia nałożyłam sobie samoopalacz, więc jestem trochę opalona, dlatego też będę musiała go przyciemnić sobie kroplami takimi przyciemniającymi podkład, ale już przetestowałam je na tyle, że wiem, że nie zmieniają jakby formuły podkładu. Dobra, jeśli chodzi o sam podkład, to on wygląda następująco i tutaj jest napisane, że to jest Velvet Finish Foundation, bo jeśli chodzi o ten podkład o nazwę My Perfect Color, to oni mają różne rodzaje tego podkładu i ten jest właśnie Velvet Finish i to jest Medium to Full Customizable Coverage Second Skin Effect i on ma SPF 30, także całkiem spoko jak na podkład z Primarka. Jeśli chodzi o kolor, ja mam go w odcieniu Nude Beige i on kosztował 6 funtów, mam tutaj 30 ml i powiem wam, że 6 funtów to jest taka normalna, dogodna cena, to nie są te kosmetyki z Primarka, nie są jakieś, nie wiem, po funcie, chociaż zastanawiam się też, szczerze mówiąc, czy nie nagrać dla was później takiego ciekawego filmu makijaż z funciaka i będziemy testować kosmetyki z tych sklepów, z tych funciaków, czyli sklepów, które mają wszystko po jednym funcie. A jeśli chodzi o te krople, które dodam, to są krople z marki Hean Foundation Darkening Shade. Powiem wam, że ten podkład jest bardzo płynny, pokażę wam tutaj, albo pokażę wam, jak wylewam na tą paletę. Spójrzcie. Jest bardzo mocno płynny. Dobra, mam tutaj tą swoją mieszankę. Wydaje mi się, że powinno być ok, jeśli chodzi o kolor. I zobaczę, jeszcze tu mam więcej tego podkładu, bo trochę dużo mi się go rozrobiło. Ucho mi się świeci, muszę zasłonić. No i dobra, wklepujemy. Może na tą stronę sobie wklepię, a na tamtą spróbuję dłonią go jakoś rozprowadzić, bo czasami to daje zupełnie inny efekt. No i dobra, na razie się nie przyglądam z bliska, denerwuje mnie krzesełko, bo trzeszczy okropnie, muszę chyba zainwestować w nowe. I tutaj spróbuję sobie dłonią rozprowadzić. Niby jest płynny, ale powiem wam, że nie jest taki bardzo leciutki, wodnisty, wydaje się dosyć gęsty. Będę musiała jednak użyć beauty blendera, bo wiecie, dłoń nie wchłania tak jak beauty blender. I mam trochę za dużo tego podkładu teraz na tej stronie twarzy, więc będę musiała użyć beauty blendera, żeby trochę jakby zrównoważyć to. Spójrzcie, jeśli chodzi tutaj o to miejsce, gdzie mam niedoskonałości, to faktycznie trzeba będzie dobudować to krycie. Ale ogólnie powiem wam, że na twarzy wygląda całkiem. Jest to typowo matowe wykończenie, bo on nie ma ani trochę w sobie takiego blasku, tylko jest w 100% matowy. Trochę wchodzi w pory, mimo tego, że użyłam bazy. Wydaje mi się, że odcień wyszedł mi taki akuracik teraz, bo pasuje do jakby do reszty twarzy, do szyi. Nie jest jakiś bardzo płaski taki mat, ale też nie ma w sobie nic z blasku. Powiem wam, że trochę mi tego w nim brakuje, bo wygląda dosyć sucho na skórze. Teraz pod oczy nałożę sobie mój korektor z Maybelline Instant Anti-Age Eraser Eye. Zawsze zastanawiam się, jak to się nazywa tak naprawdę, bo nie mam żadnego innego korektora z Primarka, nie mogłam znaleźć żadnego, znaczy były korektory, ale były tylko takie w sztywcie, które no pod oczy nie za bardzo się nadają, więc nie wzięłam. Ok, i przechodzimy do pudru i będzie to My Perfect Color Mineral Powder i on się nazywa Medium Coverage Oil Free, taka długa nazwa i on kosztował mnie 2 funty, więc no naprawdę śmieszna cena. I to jest sypki puder, jak widzicie. Mam go w odcieniu Porcelain, więc podejrzewam, że może być trochę za jasny dla mnie. Jest dosyć mocno zmielony, się wydaje, ale tak się łączy w takie duże jakby kubki, ale bardzo dużo go też jest w tym opakowaniu. No, o kurde, bieli. Bieli dosyć mocno, mam nadzieję, że nie będę blada jak trup. Ogólnie, spójrzcie,
Ogólnie sam ten podkład jest matowy, ale tutaj, gdzie mam korektor, postaram się bardziej go jakby utrwalić w miejscu tym pudrem. Ale na twarzy jednak nie bieli, spójrzcie, w ogóle nie ma efektu bielenia. Skóra wygląda na bardzo wygładzoną i teraz jak użyłam pudru, to nawet pory są mniej widoczne, o wiele mniej widoczne niż wcześniej. Także naprawdę jestem zadowolona, tyle że nie wiem, ten podkład chyba zmienił trochę odcień, bo nie to, że ściemniał, tylko spójrzcie, teraz mam taką żółtą szyję i jakby lekko różową twarz. Zrobimy sobie brwi, bo mam tutaj pomadę do brwi z Primarka. I tutaj też był jeden odcień, wydawał się, że będzie mi odpowiadał, także go wzięłam. Ale powiem wam, że nie widać tutaj dokładnie tego koloru, więc przekonamy się, czy on będzie faktycznie pasował, czy nie. Ta pomada kosztowała 2 funty i ona jest od razu tutaj z takim małym pędzelkiem, którego ja raczej nie będę używać. I mam tutaj odcień napisany tabako. Teraz uwaga, uwaga, chwila prawdy. Wygląda spoko. Wydaje mi się, że powinien mi pasować. To jest taki ciemny brąz, ale zaraz się przekonamy, żeby nie był rudy, bo czasami te odcienie wyglądają ok, tak, ale po nałożeniu są takie trochę rudawe. Wydaje się dosyć zbita ta pomada, bo niektóre jeśli zanurzymy w nich pędzelek, to robią się od razu takie dziury, jakby wiecie o co chodzi, że dużo się nabiera produktu, a tutaj jak dotykam, to ona jest dosyć taka twardawa. No faktycznie nie za dużo się nabrało. Spróbuję trochę bardziej pogrzebać w niej, bo trochę zbyt słaby efekt daje. Byłabym wdzięczna, gdyby słońce się uspokoiło. Zobaczcie, co się dzieje. Kolor jest super. Jeśli o to chodzi, to już wam mogę powiedzieć, że kolor jest naprawdę bardzo fajny i mi on zdecydowanie pasuje. Jest to ciemny, dosyć chłodny brąz. I tutaj, gdzie już jestem bliżej wewnętrznej części brwi, to tylko używam tego, co mam na pędzlu. Nie dokładam sobie, żeby ten przód nie był zbyt intensywny. Sięgnę sobie po szczoteczkę do brwi i trochę tego wyczeszę, bo wyszła trochę zbyt intensywna ta brew. Dobra, pomada jest spoko, ale jak widzicie, wyszła mi straszliwie gruba brew, więc muszę ją trochę odchudzić, powiedzmy, korektorem. Dobra, i przejdziemy do makijażu oka i tutaj mam paletę właśnie z Primarka, która jest ewidentnie inspirowana Too Faced, bo to jest czekolada PS Chocolate Contour and Eyeshadow Palette. I tak, tu jest napisane Contour and Eyeshadow i szczerze mówiąc, ja byłam przekonana, że tam będą jakieś bronzery, ale spójrzcie, ta paleta w środku wygląda następująco. I tutaj mamy generalnie same cienie. Nie wiem, co oni sobie myśleli, pisząc, że to jest kontur, chyba że im chodziło o konturowanie powieki. No to wtedy rozumiem. Ale wygląda to w ten sposób. Mamy kilka cieni. Wszystkie są neutralne. Mamy dwa takie większe, jak to w palecie tej z Too Faced. I tak samo jak w czekoladka z Make Up Revolution. I tym większym cieniem bardzo się cieszę, że jest taki neutralny, bo ja ich zawsze zużywam bardzo dużo. Ale ten, szczerze mówiąc, no... średnio rozumiem jego tutaj przeznaczenie w tej większej części, bo to jest taki rozświetlający, ale brzoskwiniowy odcień, który moim zdaniem jako rozświetlenie wygląda średnio, jeszcze zależy w jakim makijażu. Zdjęłam tą folię ochronną i powiem wam, że poczułam zapach czekolady, ale tak przez moment. A jak teraz wącham, to jest, to jest zapach kakao połączone z zapachem kleju, więc tak trochę słabo. Jeszcze ich nie dotykałam, więc może tak zamoczmy palec w kilku cieniach i zobaczymy, jak są intensywne. No wyglądają całkiem przyzwoicie, spójrzcie. Wydają się być naprawdę intensywne, ale w dotyku są dosyć mocno suche. Tak wyglądają. Tak jak mówię, są suche, ale są intensywne. Ciekawe, czy nie ono się sypało przez to, że właśnie są takie suche bardzo. Nakładam bazę na powieki z marki Golden Rose. I na początek sięgnę sobie po ten właśnie najjaśniejszy cień. Szczerze mówiąc, boję się, że będzie za jasny, ale... no nie, jest całkiem okej, dlatego że po nałożeniu na powiekę, spójrzcie, jego jest widać, ale nie jest aż tak bardzo, wiecie,
intensywny i kredowy, żeby robił mi tutaj taką białą powiekę typowo. Dobra, dzisiejszy makijaż zapewne nie będzie bardzo odkrywczy, dlatego że mam tutaj neutralne odcienie i zrobimy sobie takie delikatne smokey eye może, coś takiego dosyć delikatnego. Te odcienie są dość trochę zbliżone do siebie, ale następne, po które sięgnę, i teraz się zastanawiam, tutaj mam taki chłodniejszy brąz, a tu trochę cieplejszy. I chyba użyję sobie tego. I ten cień blenduje sobie tutaj w załamanie powieki i powyżej załamania. Spójrzcie, bardzo ładnie wygląda. I jak nabrałam go odrobinę, on się tu trochę osypał w palecie. Jak otrzepywałam go, wiecie o co chodzi, to po prostu tam się trochę osypał, ale na powiece wygląda bardzo ładnie i póki co nie widzę, żeby coś się sypało. Mogę sobie tutaj zbudować tą powiekę do załamania powieki. Im więcej sobie tutaj nakładam w załamanie, to tutaj mam ciemniejszy odcień, nie robi się jedna wielka plama jednolita. A nie powiedziałam wam, ile kosztowała ta paleta. Kosztowała 6 funtów. Następnie sięgnę sobie po ten najciemniejszy już odcień, który nie jest tak bardzo ciemny, ale za to jest fajnie ciepły. I takim mniejszym pędzelkiem nałożę go sobie na zewnętrzną część powieki. On się wydaje być bardzo intensywny. Tak, spójrzcie. Jest bardzo intensywny. Ale teraz jak go nakładam, to spójrzcie, jest bardzo też zbliżony do tego, który mam w załamaniu. Minimalnie się różni tylko. Zobaczymy, jak sobie go dołożę trochę więcej. Bo wcale nie jest ciemny, spójrzcie. Jest bardzo jasny na powiece. Także tak jakby trochę znika. Muszę go dokładać więcej. Nałożę go sobie tak mniej więcej tutaj do połowy powieki, a przyciemnię, dokładając więcej na zewnętrzny kącik. Dokładam tutaj właśnie na samą zewnętrzną część powieki, bo tutaj on trochę znikł. I od razu sobie zjadę tutaj trochę na zewnętrzny kącik dolnej powieki. Ogólnie no nie mogę narzekać, bo te cienie nie są złe, ale jeśli chodzi o ten ciemniejszy, no to jest naprawdę bardzo jasny i trzeba go mocno dobudować, żeby po prostu był widoczny, że faktycznie jest taki ciemny jak w palecie. Trochę tutaj go blenduję w załamanie. Powiem wam, że właśnie się przyjrzałam bliżej lustra i wcale nie ma tutaj osypywania na twarzy, także to jest ogromny plus. I teraz na ruchomą powiekę, tutaj na wewnętrzną część, nałożę sobie cień, a one mają nazwy, nie mówiłam wam, teraz nałożę cień Martini, czyli ten tutaj. Generalnie skłamałam, że to jest najciemniejszy cień, ten jest najciemniejszy, ale on ma w sobie taką lekką drobinę, więc dlatego go nie używałam, ale może spróbujemy go trochę nałożyć na dolną powiekę. Ale póki co ten cień Martini nakładam tutaj, zobaczymy, czy te błyszczące się nie osypią. Wow, ale ładny, ale śliczny odcień, widzicie? Przepiękny taki, takie brązo-złoto, trochę taki miedziany odcień i też się nie osypał. Naprawdę, nie mam żadnego tutaj osypania pod okiem, także super. Dobra, i teraz na wewnętrzny kącik nałożę sobie, zastanawiam się właśnie, bo w sumie taki błyszczący cień jedyny to jest ten brzoskwiniowy, więc może pomieszam go sobie trochę z tym najjaśniejszym, bo ten brzoskwiniowy średnio mi pasuje, szczerze mówiąc, na wewnętrzny kącik, ale nabiorę trochę tego i trochę tego, takie wymieszam. Może wyjdzie jakiś taki ładny odcień. No powiem wam, że wyszedł taki blady, ale wcale nie błyszczący cień, tylko trochę taki mat bardziej. Dobra, biorę ten brzoskwiniowy, niech mu tam będzie. I tutaj na dolną powiekę nałożę ten najciemniejszy cień, czyli ten, i tak jak mówię, on ma niby delikatną drobinę, ale może też nie będzie widoczny na oku. Poza tym nałożę sobie takim cienkim pędzelkiem tutaj przy linii rzęs, przy samym zewnętrznym kąciku. Trochę za nisko mi się zjechało, ale jest okej. Zaraz sobie to rozetrę. Trochę się pylą mocno te cienie i mam teraz w oku, czuję niezbyt fajne uczucie, dlatego tym poprzednim pędzelkiem sobie to rozblenduję, bo trochę mi się tutaj rozpylił za mocno ten cień, powiedzmy. I kreskę zrobię sobie już moim normalnym eyelinerem z Golden Rose, bo też nie mam żadnego. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o eyeliner, to zapomniałam go kupić w Primarku. Miałam kupić, zapomniałam, bo widziałam, że były. Ale trudno, może innym razem sobie przetestujemy jeszcze jakieś inne nowości. Jeśli chodzi o rzęsy, to też je wytuszuję swoim tuszem. Okej, powiem wam, że podkład mam wrażenie, że zaczyna wyglądać coraz lepiej. Ja nie wiem, na mojej skórze zawsze jest tak, że chwilę muszę odczekać tak na spokojnie, aż ten podkład wchłonie się chyba w skórę i jakoś tak się z nią połączy. I teraz wygląda naprawdę bardzo ładnie, jak naprawdę jak długa skóra. I teraz jedyne, co muszę zarzucić cieniom, trochę jednak tu zauważam, że ten ciemny się osypał i mam taką kropkę tu.
i mam kilka takich drobnych kropeczek tu, ale tylko pod tym okiem, nie wiem jakie to zrobiłam, ale pod tym okiem trochę mam. No i przejdziemy sobie do rzęs, już wam pokazuję rzęsy, których użyję, kosztowały mnie 3 funty, są też te tańsze po 1,50 funta, ale tak jak mówię, one, nie każdy rodzaj wygląda ładnie, niestety, większość wygląda słabo, ale Primark wprowadził też inne marki do siebie, które właśnie ładne mają rzęsy, bardzo ładne. Ja akurat użyję sobie tutaj jakiejś marki GWA London i to jest styl Fantasy. Spójrzcie, tak wyglądają te rzęsy. Moim zdaniem przypominają bardzo mocno Demi Wispies, tyle że mają jeszcze takie dłuższe jakby kępki tych rzęs. Tutaj jest dołączony klej, ale oczywiście ja użyję mojego i często pytacie, to przy okazji wam pokażę. Ja używam Duo, ale tego właśnie z pędzelkiem i będę musiała je trochę skrócić, w sensie ten pasek, bo dla mnie zawsze są rzęsy trochę zbyt długie. One nawet mają pasek i w dotyku są takie jak Demi Wispies z Ardell. Odczekuję sobie chwilę. Dobra, rzęsy doklejone, ale powiem wam, że coś mi tu nie gra. Niby wyglądają spoko, ale coś z nimi nie tak. Chyba chodzi o te kępki, które tu na początku paska wyglądają dosyć dziwnie, są tak za mocno zbite, ale no niby wyglądają fajnie, ale coś po prostu mi tutaj nie pasuje. Wolę jak na początku są tak delikatniejsze i dopiero na końcu albo tak od połowy są trochę mocniejsze i tak bardziej zbite. No i przejdziemy do makijażu twarzy, bo mam tutaj paletę, która też jest czekoladką, The Chocolate Cheek Palette. I tutaj też mamy serduszka, czyli też inspiracja Too Faced, ewidentna. I na początek powiem wam, że one też trochę pachną kakao, ale to jest taki dziwny trochę zapach. W każdym razie ten bronzer, który tutaj mamy, jak widzicie, on jest dosyć ciepły, ale wiecie, że ja lubię ciepłe bronzery, zwłaszcza teraz, kiedy mam na sobie samoopalacz. Spójrzcie, moja twarz nadal wygląda trochę jaśniej niż reszta ciała, więc mogę sobie użyć bronzera, jeśli nie będzie bardzo pomarańczowy, także używam tego właśnie tutaj. On się nazywa Milk Chocolate, czyli no, nawet nazwa jest taka jak face bronzera. Nakładam takim zakrzywionym pędzlem, to jest Hakura H21. Jest dosyć mocno ciepły, więc nie będę sobie tutaj konturować, tylko tak wiecie, ogólnie na twarz aplikować ten produkt na taką większą powierzchnię. Szczerze spodziewałam się, że, znaczy wiedziałam, że będzie ciepły, bo on wygląda na ciepły, ale myślałam, że nie będzie aż tak cieplutki jak jest, bo jest lekko pomarańczowy niestety. Taki bardziej właśnie to jest produkt do ocieplenia skóry niż do, nie wiem, konturowania. Powiem wam, że teraz mi pasuje niby ten odcień, dlatego że jak widzicie, on ma w sobie bardziej żółty, nawet lekko pomarańczowy ton, a moja skóra tutaj wygląda na bardziej właśnie żółtawą niż na twarzy, także spoko, jak sobie tutaj trochę nałożę więcej. Dalej róż, którego użyję, będzie to on się nazywa Chocolate Orange, ale nie mam pojęcia, dlaczego tak się nazywa, bo jest ewidentnie brudnym różem, jak widzicie. Bardzo ładny odcień, ja lubię takie róże. On wygląda na taki dosyć subtelny. Trochę zaszalałam, więc już nie jest aż tak subtelny. I na skórze wygląda na trochę cieplejszy niż tu w palecie. Zaraz go sobie trochę pędzlem do pudru wklepię. No i jeśli chodzi o rozświetlacz, to mam tutaj tylko jeden, Vanilla Cream. Czyli ten tutaj. Jak widzicie, to jest ładny, taki ciepły, szampański odcień. Ale że jak już go dotykałam w sklepie, to on ma w sobie ewidentną, mocną drobinę. Mi to nie przeszkadza, ale uprzedzam was, że to jest rozświetlacz z drobinkami. Zobaczę zaraz z bliska, jak wygląda. Wiem, że niektórzy lubią taki efekt i mi on nie przeszkadza. Mówię wprost, dla mnie to jest ok, mi się podobają takie rozświetlacze z drobinkami. Zależy na co mam danego dnia po prostu ochotę. Ale powiem wam, że teraz spójrzcie tak, z całym makijażem, jeszcze jak usta zrobię, to też będzie inaczej, ale z całym makijażem ten bronzer też wygląda całkiem fajnie. I ta paleta do wykończenia twarzy kosztowała 4 funty, także bardzo w porządku. O, cena! I dalej, jeśli chodzi o usta, już ostatni krok. Mam tutaj taki lip kit matowy za 3 funty jedynie. To się nazywa Get Lippy Matte Collection i widziałam, że oni mają też metaliczne pomadki i błyszczące pomadki. Także są różne zestawy tych lip kitów, ale wszystkie mają właśnie i konturówkę, i pomadkę. I jeszcze te chyba metaliczne mają takie drobinki, które możecie nałożyć sobie na usta. I mój lip kit jest w odcieniu Flutter. Oczywiście ten kolor wygląda na ciemny, taki z
zgaszone róż, chociaż konturówka wygląda na jaśniejszą, ale zobaczymy jak to będzie na ustach. Konturówka wygląda na bardzo jasny róż. Powiem wam, że jest bardzo przyjemna w aplikacji ta konturówka, dlatego że jak widzicie wykończenie jest typowo matowe, ale podczas aplikacji ona jest dosyć kremowa, na tyle kremowa, że można łatwo ją rozprowadzić, ale nie aż tak bardzo kremowa i miękka, żeby coś tam się rozwalało albo żeby było, była taka messy ta aplikacja, wiecie o co chodzi, że po prostu czasami konturówki są na tyle miękkie, że bardzo ciężko jest narysować precyzyjną linię, delikatnie obrysować sobie usta, a tutaj jest całkiem spoko. No ale ten odcień też wygląda na o wiele jaśniejszy niż to, więc zobaczymy jak ta pomadka będzie wyglądać. Ogólnie to opakowanie chyba jest takie jakby farbowane, to nie jest pomadka, więc zobaczymy. Wygląda faktycznie na trochę jaśniejszą. Spójrzcie jakie mylące opakowanie. Także jak widzicie na ustach jest to zgaszony, dosyć jasny róż. Tak wygląda, a opakowanie wygląda jakby był bardzo, bardzo ciemny. Jestem zadowolona, że jest jaśniejszy, bo takie kolory ja lubię. Chociaż jest to dosyć taki chłodny kolor, nawet bardzo mocno chłodny. Spójrzcie, już zastyga. O, fajnie, szybko zastyga. Ale wydaje się, że powinna być dosyć komfortowa, gdyż moje usta są ostatnio trochę suche. Spójrzcie, aplikator jest taki typowy jak właśnie w płynnej pomadce, ale ta konsystencja tej szminki też jest taka, to nie jest taki mega płynny mat, tak jak na przykład Rose, tylko troszeczkę taka gęściejsza jest. Moment zastyga, jak widzicie już jest zastygnięta, robimy test buziaka. Spójrzcie, chyba nic nie ma, nic. Nic kompletnie się nie odbija, także fajnie. Ok, więc jeśli chodzi o pierwszą część testu, to by było na tyle. Przetestowałyśmy wszystkie produkty, ale oczywiście pod koniec dnia dam wam update. Mamy godzinę, już wam mówię, którą? 12:10. Ja muszę po 13 tak wyjść, więc mam jeszcze z godzinkę czasu, coś sobie pewnie zjem, zobaczymy jak pomadka będzie się trzymała i wieczorem jak wrócę, to się do was odezwę, także widzimy się później. Ok, słuchajcie, wracam z podsumowaniem. Będę wyglądać trochę dziwnie, bo mam związane włosy, a chcę was przybliżyć, więc będę wyglądać jakbym nie miała po prostu włosów. Ale powiem wam, że jestem pod dużym wrażeniem. Słuchajcie, mamy godzinę 21:04. Nagrałabym po równych 9 godzinach, ale już naprawdę chciałabym zmyć makijaż z siebie. Dlatego nagrywam już teraz, więc powiedzmy, że jest prawie 9 godzin, 8 i... no... prawie 9 godzin, nie 8,5. I jak widzicie, makijaż wygląda całkiem przyzwoicie. Moim zdaniem jak na 9 godzin jest całkiem ok. Zwłaszcza, że byłam dzisiaj dużo na powietrzu, dużo chodziłam, trochę się zgrzałam, więc naprawdę jest ok. Jak widzicie, podkład trzyma się prawie że dobrze. Minimalnie, ale to jak zwykle tutaj się stara, chociaż to też nie jest jakieś bardzo duże wytarcie, mimo że miałam szalik. Trochę zaczął mi się świecić nos. Ale no powiem wam, że nie świeci się na tyle jak przy niektórych testach, przy tym podkładzie z Catrice chyba, trochę mi się wtedy starł na nosie, a ten w sumie dużo się nie star, tylko trochę mi się zaczął świecić nos, ale nie jest starty podkład, więc super, myślę, że widzicie tutaj też gdzieniegdzie moje niedoskonałości, które wystają spod skóry. Także podkład całkiem przyzwoicie i jeśli chodzi o tą paletę do wykończenia twarzy, czyli o te produkty, jest ok, tyle że co do rozświetlacza, to w sztucznym świetle już spójrzcie, on wygląda tak sobie, bo jest taka typowa drobinka. W dziennym, normalnym, naturalnym oświetleniu, w świetle, czyli po prostu na dworze wyglądał bardzo fajnie. Nie wiem czemu jestem taka żółta, ale jest po prostu wieczór, jest ciemno i mam sztuczną lampę, ale właśnie przy dziennym oświetleniu wyglądał bardzo ładnie, mimo tych drobinek, ale przy sztucznym już trochę za bardzo te drobinki są widoczne i one podkreślają wszystkie niedoskonałości na twarzy. Podkład jest całkiem w porządku, będę go dalej testować. Myślałam, szczerze mówiąc, jakieś takie miałam podejście, że będzie beznadziejne, nie wiem dlaczego, jakoś tak sobie w głowie to uroiłam, ale jak na podkład z Primarka jest całkiem spoko, to jest po prostu podkład, który zachował się trochę jak podkład z Gary, w miarę dobrze się trzyma,
ale trochę zaczyna mi się po prostu skóra świecić, ale u mnie to jest normalne. Ale to, że ona się świeci, to też jest za sprawą tego, że puder aż tylu godzin nie przetrwał. Czyli puder jest ok, bo on naprawdę ładny dał efekt na skórze, tyle że 9 godzin to już jest dla niego trochę za dużo, żeby, wiecie, jakoś tak to utrwalić i żeby ten efekt takiego, takiej aksamitnie matowej, też delikatnie skóry, utrzymał się bardzo długo. Także no jest ok, ale mogłoby być lepiej. Najgorzej sprawdziła się zdecydowanie pomadka, dlatego że ona już jest teraz poprawiona, a i tak spójrzcie, wygląda na bardzo suchą i nawet nie było takiego mocnego efektu ściągnięcia ust, ale ja czułam, że mam tak wyschnięte usta, że no nie było to komfortowe uczucie. Nie robiła takiej rodzynki z ust, ale było nieprzyjemne uczucie wysuszenia na ustach, także kolor jest fajny, ale jeśli macie dobrze nawilżone usta, to wtedy fajnie wygląda, bo tak to miałam wrażenie, że podkreśla też trochę moje suche skórki. Ale jeśli chodzi o pomadę do brwi, to same widzicie, że brwi wyglądają bardzo w porządku. Minimalnie gdzie niegdzie widzę takie jakby prześwity, których nie było wcześniej, ale no to jest 9 godzin, więc naprawdę i tak jestem pod dużym wrażeniem i ta brew wygląda w sumie tak jak na samym początku, ta się minimalnie jakoś tam starła. Może się dotknęłam czegoś, nie wiem, ale no generalnie jak na 9 godzin noszenia, to same widzicie, że brwi wyglądają super i cienie też. I nie wiem, czy wam też się tak strasznie rzuca w oczy, że tutaj mam odklejoną rzęsę i ta też się zaczęła odklejać. I problem jest nie w kleju, bo ja go używam zawsze tylko w tych rzęsach. No niestety, bo powiem wam szczerze, że przed samym wyjściem, czyli godzinę po tym jak nagrywałam film, musiałam dokleić sobie tu wewnętrzny kącik, bo ten pasek jest jednak trochę sztywniejszy niż Demi Wispies, bo porównywałam je, ale ten pasek jest sztywniejszy, dlatego że musiałam tutaj poprawić przed samym wyjściem, właśnie godzinę po nagraniu filmu, musiałam sobie dokleić, a one znowu są, ona znowu jest odklejona, ta rzęsa tutaj i ta też już zaczęła się odklejać, bo ten pasek jest tym właśnie taki, że tutaj trochę odchodzi, także no nie są to najlepsze rzęsy, ładnie wyglądają w miarę na oku, dosyć naturalnie, ale no nie trzymają się za dobrze przez to, że są dosyć sztywne. Więc tak, i jeśli chodzi jeszcze o cienie, bo została nam paleta cieni do podsumowania, cienie wyglądają bez zarzutu, naprawdę pięknie się prezentują. Jak widziałyście, bardzo dobrze mi się z nimi pracowało. Dajcie znać, który z produktów wam się podoba. Może testowałyście już jakiś z kosmetyków z Primarka. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać, jaki wam się sprawdza i co lubicie. To może przetestuję sobie albo właśnie sprawdzę, jak czy mi się też spodoba. Albo dajcie znać, który z nich chętnie byście przetestowały z tych, które ja tutaj sprawdzałam, bo ogólnie takie generalne wrażenie jest całkiem w porządku. Na pewno będę je dalej testować i dam wam znać, być może któryś z tych produktów będzie moim ulubieńcem za niedługo, także dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie kciuk do góry, jeśli jeszcze nie kliknęłyście, także widzimy się w następnym. Pa, pa!